To luty 2014 roku. Puste półki, książki zapakowane w pudłach. Bibliotekarki mają ręce pełne roboty, bo właśnie ruszył wyczekiwany od dawna remont biblioteki. Największy i najbardziej kompleksowy. Teraz więcej cegieł niż książek w bibliotece, to fakt. Ale cały księgozbiór, sprzęt, meble udało nam się przewieźć w bezpieczne miejsce dzięki pomocy starostwa powiatowego, które udostępniło pomieszczenia. Także przechowamy aż do odwołania. Książki ulokowano w bezpiecznych magazynach po to, by najbliższe miesiące przeznaczyć na kompletną modernizację zabytkowej kamienicy. Jest to możliwe dzięki ogromnemu dofinansowaniu, jakie biblioteka wywalczyła w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do cieszyńskiej placówki wpłynęło ponad 1,5 miliona złotych dotacji. 270 tysięcy złotych dołożyło do remontu miasto. W budynku istniała winda towarowa, teraz będziemy musieli ten szyb towarowy zlikwidować i powiększyć go do takiej windy osobowej. To była taka tylko mała winda, taka na 100 kg na książki. A teraz będzie duża winda, taka 6-osobowa i tam właśnie musimy powiększyć cały ten szyb. Obok tego szybu powstaną łazienki dla osób niepełnosprawnych. Winda osobowa to najbardziej spektakularna nowość w bibliotece. 5 przystanków dowiezie każdego w najbardziej interesującego miejsce. Do tej pory niepełnosprawni w ogóle nie mieli szans się tu dostać, a osoby w podeszłym wieku czy rodzice z dziećmi w wózkach mieli z tym sporo problemu. Teraz nowa winda otwiera nowe możliwości. W bibliotece wymieniono 2 piece gazowe, zainstalowano ponad 70 grzejników centralnego ogrzewania i wstawiono 28 stylowych okien. Zakres pracy jest dosyć szeroki, ponieważ wymieniamy całą instalację centralnego ogrzewania, wymieniamy również okna. Parkietów nie będziemy wymieniać, bo to są zabytkowe parkiety, więc będziemy je naprawiać, przywrócimy blask. Na dole będą drzwi, takie odrestaurowane na takie zabytkowe, a na piętrach otwarte wejście do windy, po prostu taki swobodny dostęp, żeby osoby starsze czy na wózkach mogły sobie spokojnie wszędzie bez problemów wejść, wjechać. Klatka schodowa również, to będzie wyzwanie, ponieważ klatka jest bardzo wysoka, będziemy musieli to wszystko rusztować. Thank you.
pewne zmiany przeszedł oddział dla dzieci, gdzie zmieniliśmy troszkę wystrój, gdzie zmieniliśmy ustawienie regałów, gdzie też zrobimy pewien ukłon w kierunku najmłodszych. Znajdzie się również i telewizor, i gry PlayStation. I tablice malowane na ścianach, więc trochę ta przestrzeń też się tam zmieni, no ale jak do tej pory będzie tam czytelnia internetowa Kraszewski. Jednak ta modernizacja to nie tylko nowy kolor ścian i inne niż dotychczas meble, to przede wszystkim nowe funkcjonalności w bibliotece. Zmiany mają sprawić, że trafi tu jeszcze więcej osób, dlatego powstała pracownia Your Media. Powstała pracownia multimedialna Your Media, wyposażona w nowoczesny sprzęt, monitory dotykowe, to jest 12 komputerów z pełnym oprogramowaniem, telewizory, aparaty fotograficzne, tablety. Także myślę, że warsztaty będą mogły pójść pełną parą z zakresu edukacji multimedialnej. Planujemy prowadzenie warsztatów z zakresu obróbki dźwięku, obrazu, dziennikarskie również. Tak, jest tego cała taka w 8 pozycjach taka oferta przygotowana. Ulotki są w druku, także będziemy tą ofertę wdrażać stosownie do potrzeb. Zobaczymy, które w najlepszym kierunku pójdą te warsztaty, które spotkają się z największym zainteresowaniem i potrzebą społecznych. To generalnie jest nowa przestrzeń, która dedykowana jest młodzieży. Przygotowaliśmy bazę e-booków do wypożyczania. Z jednej strony młodzież, z drugiej osoby starsze. To z myślą o nich stworzono strefę aktywnego seniora, a w niej pracownia multimedialna z najnowszej klasy sprzętem. Seniorzy nauczą się zarówno jego obsługi, jak i poznają tajniki internetu. Na czytelników czekają nowości wydawnicze i to nie tylko te w tradycyjnej formie książki. Biblioteka Miejska w Cieszynie przystąpiła bowiem do Śląskiego Konsorcjum e-book, którego liderem jest Biblioteka Śląska. Co to oznacza dla czytelnika? 1500 książek z zakresu literatury pięknej oraz publikacji naukowych dostępnych w bazie e-booków. Z bazy będzie można korzystać zdalnie i bezpłatnie. Teraz książkę można czytać gdzie się chce i jak się chce. Dni otwarte w odświeżonej bibliotece miejskiej ruszyły. Do czytania zachęcać będą dziennikarz i kolejnista Michał Ogórek, aktor Jan Nowicki i Jakub Porada, dziennikarz znany m.in. ze swoich podróży prezentowanych Dzień Dobry Pana. Tradycyjna biblioteka w Cieszynie staje się dziś nowoczesnym i wielofunkcyjnym centrum informacyjnym w nauce. Przyjdź i przekonaj się, bo stworzyliśmy ją także dla Ciebie.